dwóch atakach na dworzec Gdański, wracający z Żoliborza już tym razem udrożnionym kanałem, którego notabene głównym osiągnięciem było to, że została podwiązana lina, która biegła przez w poprzek Burzowca, tak, że powstańcy z Żoliborza, posiłkując się tą liną, mogli się przedostawać na drugą stronę, prawda, Burzowca i już dalej, że tak powiem, się czołgać, też przesuwać w stronę, że tak powiem, centrum Warszawy. Tą linę podwiązał jeden z członków naszego patrolu, porucznik Jan Wojtowicz, pseudonim Wojtek, który kilkakrotnie obwiązany liną był rzucany przez nas na powiedzmy te wzburzone, że tak powiem, ataki tej wody, tych ekskrementów, ażeby się przedostać na drugą stronę, złapać się za cokolwiek, co by spowodowało, że można było tą linę uwiązać. I tak się stało. I od tego momentu dopiero komunikacja pomiędzy Żoliborzem a Starym Miastem została.